Siemanko, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Tym razem wracamy do serii z Laravelem. Poruszymy temat relacyjności bazy danych i tego, jak poradził sobie z tym tematem framework. Pokażę Wam, jak możemy tworzyć relacje one-to-many na przykładzie modelu produktów oraz kategorii. Zapraszam! W poprzednim odcinku tłumaczyłem Wam, w jaki sposób Laravel poradził sobie z tematem wielojęzyczności. Pokazywałem Wam, w jaki sposób możemy przetłumaczyć te elementy tekstowe, które znajdują się na stronie, w jaki sposób możemy tłumaczyć komunikaty walidacyjne, jak możemy dołożyć i ustawić język polski w naszej aplikacji. Po więcej szczegółów zapraszam Was do filmiku, który pojawił się tutaj teraz nade mną, a my przechodzimy do głównego tematu tego odcinka, czyli modelowanie bazy danych, a w zasadzie temat jej relacyjności i jak tworzyć powiązania i relacje między różnymi modelami w aplikacji. Tworząc naszą aplikację, korzystamy z relacyjnej bazy danych. Oznacza to, że w tabelach, które składają się na tą bazę, możemy tworzyć, a w zasadzie pomiędzy tabelami, możemy tworzyć pewne logiczne powiązania, pewne właśnie relacje, których grupa może stanowić realne odwzorowanie obiektów w naszej aplikacji, w naszym systemie. Jest kilka typów takich relacji, które możemy tworzyć. Ja przygotowałem tutaj, w zasadzie przygotowałem, znalazłem taką grafikę standardową w Google, która obrazuje właśnie kilka takich typów. Mamy tutaj małą bazę danych odpowiedzialną za bibliotekę i jest to diagram relacji między encjami. Jak możemy zauważyć, mamy tabelę użytkowników i mamy tabelę adres. Między tymi dwoma tabelami jest relacja logiczna, jest powiązanie, gdzie adres posiada informacje na temat ID użytkownika. Oznacza to, że w tym przypadku jest to relacja 1:1. Oznacza to, że jeden użytkownik zgodnie z tą bazą może mieć jeden adres. Kolejnym typem relacji, jaki możemy tutaj zaobserwować, jest relacja many to many, czyli wiele do wielu. Oznacza to, że mamy dwie tabele, users oraz books, czyli te dwie, które tutaj widzimy, a pomiędzy nimi jest tabela users books, w której znajduje się ID użytkownika i ID książki. Oznacza to, że tak w skrócie, jeden użytkownik może wypożyczać wiele książek, ale też jedna książka może być wypożyczona przez wielu użytkowników. W praktyce byłoby to tak, że w tych miejscach, gdzie mamy te ID, mogłoby na przykład być user ID 1 i book ID 1, potem user ID 1, book ID 2, czyli jeden użytkownik wypożyczył dwie książki, ale też mogłoby być, że user ID 2, book ID 1, czyli oprócz tego, że ten user ID 1 wypożyczył książkę o ID 1, to użytkownik o ID 2 również wypożyczył książkę o ID 1. Oczywiście wchodzą do tego też daty, czy ta książka jest dostępna, czy nie, to za to odpowiadają nam tutaj te dwie dodatkowe kolumny, ale taki jest zamysł tych relacji, czyli jeden rekord może należeć do wielu z jednej strony, ale też z drugiej strony jeden rekord może być powiązany z wieloma z tej pierwszej tabeli. I został jeszcze jeden typ, relacja one-to-many, którą zajmiemy się w naszej aplikacji. To sytuacja, w której jeden rekord może przynależeć do wielu rekordów z drugiej tabeli. Kwestie relacyjności, jak poradzić sobie z tym Laravel, możemy poczytać oczywiście w dokumentacji. Jak zawsze znajdziemy tam wiele wartościowych informacji. Jest wstęp, wyjaśnienie, czym są relacje, jakie są typy, są te, o których właśnie przed chwilką opowiadałem. Nas interesuje one to many, więc wchodzimy w to miejsce i będziemy się troszeczkę też wzorować na tym, co tutaj można znaleźć, jak to zrealizować, jak to przenieść do naszej aplikacji. Ale zacznijmy od początku, czyli od utworzenia modelu, migracji, wszystkiego, co jest potrzebne, żeby fizycznie te dane znalazły się w bazie. Przeskakujemy do ID, mam kod, jest zaktualizowany, równy z tym, co jest na repozytorium zdalnym i zaczynam od utworzenia modelu product kategorii,
To będzie model, który będzie zawierał ID, nazwę i datę utworzenia oraz aktualizację. Taki typowy słownik, który będzie służył właśnie do definiowania, jakiej kategorii jest dany produkt. Co ważne, nie będę do tego tworzył CRUDA, bo chciałbym też zrobić odcinek związany z seederami i tym, jak można zasilić bazę danych właśnie z poziomu kodu, niekoniecznie dodając rzeczy czy dane z poziomu gdzieś tam aplikacji i z poziomu przeglądarki. W następnym odcinku będzie seeder, więc dzisiaj tylko tworzymy model i pokażę Wam też, jak można zasilić jeden czy dwa takie rekordy z poziomu konsoli. No to zabieramy się do pracy. Tworzymy sobie model poleceniem artisanowym PHP artisan make model. Product, kategorii go nazwiemy. I tutaj uwaga, tworzymy sobie tylko migrację bez kontrolera i bez resource w kontrolerze. Wciskamy Enter, czekam aż migracja tutaj się utworzy, aż polecenie. Widzę, że polecenie się wykonało, więc teraz szukam sobie utworzonego modelu. Widzimy, że jest tutaj product kategorii. Jest model na razie pusty i powinna być jeszcze migracja. Wchodzimy tutaj w to miejsce. Dokładnie tak, mamy migrację. To, co tutaj potrzebujemy, to dodanie table ID już mamy. Tutaj musimy sobie teraz dołożyć string i tutaj będzie name. O długości 255 znaków, spokojnie to wystarczy. Tutaj tyle. W product kategorii musimy dorzucić sobie tablicę fillable. Możemy sobie podejrzeć na przykład w produkcie, jak to było zrobione. Możemy sobie to przenieść i usunąć niepotrzebne pola. Teraz widzimy, że będzie fillable tutaj name. Ale co jest tutaj ważne? Pamiętajmy o tym, że tworzymy relacje pomiędzy produktem a product category, gdzie jeden produkt może mieć jedną kategorię, ale jedna kategoria może przynależeć do wielu produktów. To jest właśnie ta relacja one to many. Z racji tego musimy w produkcie dołożyć sobie pole, po pierwsze fillable jako kategorię ID, to co tutaj widzimy, ale też musimy trzymać ten klucz obcy, tą informację o tym ID z tego modelu w bazie danych. Wywołujemy sobie zatem tą fasadę schema, którą tutaj widzimy, table i wpisujemy sobie products. Oznacza to, że będziemy modyfikować tabelę produktów. I teraz co jest tutaj istotne? Tutaj musimy sobie zdefiniować kolumnę kategorii ID. Będzie to unsigned big integer. Dlaczego big integer? Ten typ, który tutaj zdefiniujemy, jeszcze tylko dopiszę nazwę, kategorii ID. Ten typ, który tutaj zdefiniujemy, musi być zgodny z typem tej drugiej tabeli ID w naszym przypadku. Jak sobie wejdziemy do tego ID, to będziemy widzieć, że to jest big increments, a tutaj mamy unsigned big integer. Z tego też względu tutaj musimy również podać ten typ, żeby był spójny. Ale to nie wszystko, bo to utworzy tylko kolumnę kategorii ID, która przyjmie nam gdzieś tam tego integera. Ale musimy jeszcze stworzyć właśnie ten klucz obcy, to powiązanie. Dopisujemy sobie zatem table, podajemy tutaj foreign, i w parametrze podajemy nazwę tej kolumny. Tutaj podajemy references, czyli wskazujemy na kolumnę ID z tabeli i tutaj podajemy product categories. Ten zapis pokazuje nam, że tworzymy klucz obcy na kolumnę kategorii ID z tabeli produktów, wskazujący na kolumnę ID z tabeli product categories. Musimy też pamiętać o tym, że w momencie, kiedy cofamy migrację, kiedy robimy rollback, oprócz tego, że zrobimy drop tej tabeli product categories, którą tu widzimy, to ten kategorii ID również powinien zostać usunięty z tabeli produktów. Skopiujmy sobie ten kod, który tutaj jest. I tak, robimy na pewno drop column i usuwamy kategorii ID. Ale zanim to zrobimy, to musimy zrobić jeszcze drop klucza obcego, czyli usunięcie klucza obcego. Robimy to drop foreign
I tutaj podajemy nazwę, która jest zbudowana z nazwy tabeli, podłoga, nazwa kolumny, podłoga i informacja, że to jest klucz obcy. W tym momencie usunięty zostanie klucz obcy i kolumna, potem zostanie usunięta tabela Product Categories. Jest jeszcze jedna rzecz, o której musimy pamiętać. Jeżeli posiadamy już jakieś rekordy w tabeli produktów i wykonamy ten kod w ten sposób, to również dostaniemy błąd z tego względu, że system nie będzie wiedział, jaką wartość będzie miał wpisać do tej tabeli w bazie danych, z racji tego, że nie daliśmy tutaj adnotacji informacji, że może być nullable, czyli może być tam null. Teraz zakładamy w takim stanie, że zawsze musi być tam jakaś wartość. Sposoby są na to trzy. Po pierwsze, możemy dać tutaj default i podać jakąś wartość, ale z racji tego, że tych product categories nie mamy, więc domyślnej wartości też nie możemy dać. Drugim sposobem jest usunięcie zawartości tabeli product i wyczyszczenie jej i wtedy to przejdzie, albo zrobienie kolumny jako nullable. Zostawimy to w ten sposób. Robimy teraz terminal php artisan migrate. Widzimy, że się wykonało polecenie. Spróbujmy teraz to cofnąć. Zrobimy teraz rollback. Widzimy, że również to zadziałało poprawnie. Zróbmy jeszcze raz migrację i zobaczmy, jak to teraz wygląda w bazie danych. Jeżeli sobie teraz odświeżę, to widzimy, że mamy product categories, które będzie miał ID, name, created i updated, z tego względu, że tam mieliśmy timestampy podane w definicji migracji. A w products mamy kategorię ID. I to też mi się tutaj nie podoba, zaraz to poprawimy, żeby się pojawiło kategorii ID za ceną, za price, żeby te dwie kolumny zawsze były na końcu, ale widzimy, że jest tutaj wartość 0 uzupełniona. Spróbujmy zatem zrobić rollback. I tutaj dajmy w tym miejscu after, tam miał być after price. Zróbmy teraz migrację raz jeszcze. Odświeżmy. Widzimy, że kategoria ID stąd zniknęła, pojawiło się za ceną, czyli wszystko jest poprawnie, wszystko działa. Mamy już zamodelowane to po stronie bazy danych. Musimy teraz wrócić do modeli eloquentowych, do tego, co mamy w naszej aplikacji, bo teraz musimy stworzyć taką relację właśnie pomiędzy tymi dwoma modelami. Jak na razie mamy tylko dodane kategorie ID do fill label, ale to oznacza tylko, że takie pole będzie mogło być uzupełniane i później zapisywana ta wartość do bazy, ale jeszcze nie mamy tego powiązania między tymi dwoma modelami. Zerknijmy sobie zatem do dokumentacji Laravela, jak oni to tam opisali, jak oni to widzą. To sobie przerzucę. Jesteśmy, przypominam, w tej relacji one to many, w której oni tutaj dają przykład postów i komentarzy. U nich jest tak, że jeden post może mieć wiele komentarzy. U nas jest tak, że jeden produkt kategorii, jedna kategoria produktu może mieć wiele produktów, a jeden produkt może mieć jedną kategorię i tutaj jest podobnie, że jeden komentarz może mieć jeden post. Także jest to jak najbardziej tutaj spójne. Spróbujmy zatem zrobić odwzorowanie tego, to co oni mają w tym miejscu. Przerzucam sobie do product category. No i nie pozostaje nic innego, jak to dostosować teraz. U nich było comments, u nas jest products, hasmeny i tutaj sobie dodaję product. Tutaj widzimy, że IDE mi podkreśla pewnie return type, żeby dołożyć. Oczywiście, że tak. Zrobię sobie use, zaimportuję. Jedna relacja, jedna strona jest gotowa. To oznacza, tak jak już mówiłem, że kategoria produktu może mieć wiele produktów. W taki sposób radzi sobie z tym Eloquent, że te relacje definiujemy właśnie przez takie funkcje. Teraz musimy pokazać, że jeden produkt może mieć jedną kategorię i to również mamy tutaj w dokumentacji. Jeżeli zjedziemy sobie niżej, widzimy, że jest one to many inverse, czyli odwrócone. Tutaj używamy belongs to, czyli należy. I tutaj sobie kopiujemy ten kod, wrzucamy do modelu produktów. Tutaj jest post, u nas jest, możemy zrobić kategorii, a tutaj robimy product kategorii. I tutaj również return type się chce dołożyć. Widzimy, że belongs
zaimportuję, mamy typ belongs to. Mamy zamodelowane teraz dwustronnie te relacje. Warto byłoby teraz w ogóle dodać do bazy danych jakiś rekord, jakąś kategorię, żebyśmy za chwilkę mogli zrobić to powiązanie w bazie danych. Do czegoś takiego pokażę Wam fajne narzędzie, fajną opcję, która nazywa się Tinker. Tinker jest narzędziem, które umożliwia nam wchodzenie w interakcję z naszą aplikacją z poziomu linii poleceń, z poziomu terminala. Popatrzcie, już Wam pokazuję. PHP Artisan Tinker. I teraz w tym momencie mogę pisać kod PHP-owy, który będzie, przez który mogę na przykład dodawać rekordy do bazy danych. Utworzę sobie najpierw obiekt reprezentujący tutaj product kategory. Niech to będzie kategory new product kategory. Wciskam Enter. I teraz do tego kategory mogę sobie przypisać do nazwy na przykład laptopy. Mam pierwszą kategorię i teraz wywołuję sobie kategorię, uwaga, save. Dostałem tutaj true. Jak teraz odpalę sobie bazę danych, wejdę sobie, już Wam pokazuję, do product categories, to mam pierwszy rekord laptopy z ID automatycznie utworzonym created i updated at. Świetna sprawa. Zobaczmy jeszcze w aplikacji, jakie tutaj miałem. OK, to może zróbmy tak, że zamiast laptop zrobię elektronika i wtedy pokryję to mi też tutaj iPhone'a i zrobię odzież i inne. Zróbmy zatem category name, zrobimy elektronika. I teraz robię save. Zobaczmy, czy zaktualizowało mi te dane. Widzimy, że tak, udało się. I teraz, żeby stworzyć nowy, no to oczywiście muszę zrobić category new product category. Musi być nowy obiekt. I tworzę sobie category name. Tutaj wpiszę odzież. Robię teraz zapisz. I zrobimy jeszcze jedno. Podamy tutaj inne. I robię zapisz. W tym momencie, jeżeli zrobię odśwież, mam trzy kategorie: elektronika, odzież i inne. Skoro mamy już zasilaną bazę danych i mamy potworzone już te relacje i powiązania między tabelami, trzeba dać użytkownikowi, czyli w zasadzie nam, możliwość przypisywania teraz tych kategorii do produktów w dodawaniu i w edycji produktu. Ja to widzę tak, że w tym miejscu, jak się zaloguję i definiuję sobie produkt. Na liście produktów mamy teraz tutaj dodaj. Tutaj dołożymy sobie select listę, z której będzie można wybrać jedną z tych trzech kategorii, którą przed chwilką zdefiniowaliśmy. Zajrzyjmy zatem do kodu i spróbujmy takiego taką select listę tutaj dołożyć. Oczywiście musimy znaleźć plik createBlade.php. Można przez wyszukiwarkę, można po drzewku przechodzić. Wchodzimy do products, jest createBlade.php. Na samym dole, na zdjęciem w zasadzie, dołożymy sobie tą select listę, więc skopiujemy sobie price, który tu widzimy. I teraz tak, tutaj robimy category, tutaj robimy category, tutaj zrobimy category ID, bo tak się będzie nazywało pole, tutaj również. Tutaj, tak jak mówiłem, dajemy kategorię ID. To musi być spójne z tym, co daliśmy w fillabel w modelu product. Tutaj to value nie będzie miało opcji. Autocomplete również tutaj stąd usuwamy. I teraz tak, to zamieniamy na selecta. To wszystko usuwamy. Oczywiście musimy dać znacznik zamykający. I na razie dajmy sobie option i tutaj wpiszmy brak. Zobaczmy, czy w ogóle ten select picker się nam pojawi. Oczywiście brakuje tutaj pola i labelki z tłumaczeniem, ale nie przejmujmy się tym, dołożymy sobie to później, za chwilkę. Najpierw skupmy się na tym, żeby w tym selekcie pojawiły nam się te kategorie produktu. Wejdźmy tutaj do kodu, musimy odnaleźć product controller i tam dorzucić kod wyciągający te kategorie z bazy danych. Wpisujemy sobie zatem tutaj product controller i szukamy tutaj teraz funkcji
odpowiedzialnej za generowanie widoku od dodawania. Mamy tutaj w tym miejscu, możemy sobie to przekopiować, tutaj tworzymy sobie categories, tutaj product category i nie paginujemy tego, tylko wyciągamy wszystkie. Dzięki temu wszystko, co mamy w tej tabeli, zostanie wyciągnięte na ten widok. I teraz tutaj musimy skorzystać z dyrektywy for each. Małpa for each. I tutaj podajemy categories, czyli to, co tutaj wpisaliśmy. As może to być na przykład kategorii, czyli z liczby mnogiej przechodzimy na pojedynczą. Tutaj sobie od razu zamknę dyrektywę i w tym for each'u musimy sobie potworzyć opcje, w których będzie category name, oczywiście w klamrach, czyli dobieramy się do tego, do wartości name z tego obiektu kategorii, ale oprócz tego musimy dać tutaj value i w tym miejscu zrobić category i wyświetlić i podać jego ID. Bo value jest wartością, która pójdzie w formularzu pod polem kategorii ID na podstawie tego name'a, który tutaj widzimy, do tej części PHP-owej, do backendu. Kategorii name jest tylko tą częścią wizualną, to co tutaj się wyświetla. Jak teraz sobie tutaj odświeżę jeszcze stronę, teraz widzimy, mamy elektronika, odzież, inne oraz brak. Z racji tego, że tam daliśmy pole null label, to znaczy, że zakładamy, że nie zawsze musi być wybrana kategoria. Dopuszczamy taką opcję, że żeby tej kategorii przy produkcie nie było. Naciągane trochę, ale na razie niech tak będzie. Skoro mamy już tutaj wszystko, co jest potrzebne, żeby potworzyć taką relację i powiązanie między produktem a jedną z kategorii, to spróbujmy dodać takie dane, tylko musimy jeszcze o jednej rzeczy pamiętać. Wejdźmy do Product Controllera i tutaj, gdzie mamy Absert Product Request, musimy dodać regułę na kategorię ID. Z tego względu, że wyciągamy do tego modelu, tutaj tworząc product, tylko zwalidowane pola. Więc tutaj w tym miejscu musimy sobie teraz dorzucić kategorię ID. I z racji tego, że jest to pole opcjonalne, to robimy, że jest nullable, ale może być to oczywiście integer i minimum 0, to akurat możemy sobie zostawić. Wejdźmy teraz do aplikacji i dodajmy na przykład iPhone SE, opis, iPhone SE, opis, ilość, dwie sztuki, po 2000, elektronika, bez grafiki, robimy zapisz. I na liście jeszcze nie widzimy tej informacji o tym powiązaniu, bo to oczywiście musimy dołożyć do tabeli, ale możemy to sobie zobaczyć w bazie danych. Już się cofam, wchodzimy do produktów i widzimy, że kategorii ID w najnowszym rekordzie jest uzupełnione o 1, czyli udało się powiązać z kategorią. Tu już mamy sukces, teraz dorzućmy sobie te informacje tutaj na listę, żebyśmy mogli to od razu zweryfikować i zobaczyć. Wchodzimy z powrotem do IDE i szukamy pliku index.blade i tutaj widzimy kolumny. W tym miejscu mamy nagłówki, tutaj dołożymy sobie fields kategorii, a tutaj musimy dołożyć product kategorii, no bo wyciągamy to z produktu kategorię i name. Jeden haczyk jest taki, że jeżeli zostawię to w taki sposób, to poleci mi błąd z tego względu, że będzie próba pobrania wartości name z nula. Pamiętajcie o tym, że mamy produkty, które nie mają podefiniowanej kategorii. Efekt jest dokładnie taki jak tutaj. Odświeżyła się automatycznie strona z racji tego, że mam NPM Watcha w tle uruchomionego, który mi każdą zmianę tutaj aktualizuje. Także tutaj możecie, żebyście się nie zastanawiali, dlaczego jest odświeżone. Jaki jest na to haczyk, w zasadzie jakie jest na to rozwiązanie? Musimy sprawdzić i zrobić ifa, czy to kategorii istnieje. Jeżeli istnieje, to wtedy wyciągamy name, a jeżeli nie, to zostawiamy komórkę pustą. Korzystamy z dyrektywy if. Tutaj możemy skorzystać is null z zaprzeczeniem. I tu sprawdzimy, czy product kategorii istnieje. Zamykamy dyrektywę and if. I w zasadzie tyle.
Mamy teraz tutaj widoczną i wyświetloną select listę, ale co w przypadku, jak się teraz cofnę i wejdę tam, gdzie ta kategoria jest zdefiniowana, to ja mam tutaj pokazany brak. Warto byłoby zrobić tak, żeby automatycznie ustawiała się wybrana wartość i ta powiązana. Bardzo łatwo coś takiego można zrobić. Wchodzimy sobie w edycję i tutaj w option, przypominam, że żeby zrobić zaznaczenie danej opcji, wystarczy atrybut selected. Ale musimy teraz w pewnym sensie wiedzieć, w którym momencie ten selected ma być, bo jeżeli zostawię to w taki sposób, to nałoży się do każdej opcji, bo jesteśmy w foreachu, nie ma na to żadnego warunku nałożonego. Musimy tutaj zrobić znowu if dyrektywa i musimy sprawdzić po pierwsze, czy is null z zaprzeczeniem dollar product kategorii, czyli sprawdzamy, czy jest zdefiniowana kategoria w produkcie. Jeżeli jest, to musimy zrobić drugi warunek, w którym sprawdzimy, że product kategorii ID, czyli to, które posiadamy w bazie danych, jest równe z tym, które otrzymaliśmy w konkretnej iteracji z foreacha. Teraz zobaczcie, jaki będzie efekt. Mamy tutaj teraz błąd z tego względu, że ok, nie mamy zamkniętej dyrektywy. Zapisuję. Mamy od razu wybraną elektronikę. Jeżeli później wybiorę sobie odzież, inne albo brak, to taka opcja będzie wybrana. Zaraz chwilkę sobie jeszcze zrobimy do tego refaktor, bo nie podoba mi się ogólnie taki zamysł, żeby aż taką logikę dodawać w plikach blade'owych, w HTML-u. Wolę, jeżeli mamy dostęp do modelu, wolę to przenieść do modelu, ale zanim do tego przejdziemy, to zróbmy sobie product controller. I teraz tak, mamy update. Aha, tutaj mamy request, który jest wspólny, więc jest tutaj dorzucone to kategorii ID, więc nie ma teoretycznie żadnych przeszkód, żebyśmy teraz na przykład zrobili tutaj inne. Robię zapisz. Zaktualizowała nam się kategoria. Jeżeli zrobię teraz tutaj brak, zrobię zapisz. Coś nam nie zadziałało, gdzieś mamy błąd. Wejdźmy sobie do tego formularza. Ok, pierwsza rzecz, jaka mi się rzuca w oczy, to mamy tutaj required, a przecież dopuszczamy opcję, że może nie być wartości. I chyba tutaj brakuje nam value pustego, po prostu. Spróbujmy to odświeżyć. Robimy zapisz i mamy tutaj pustą wartość. Jak widzimy, edycja, inne. Jeszcze raz. Brak. Jest ok. Czyli teraz działa to poprawnie. Od razu poprawmy to też w create. Tutaj jest tak, a tutaj dajemy value z pustą wartością. Fajnie byłoby dorzucić też komplet do tego w podglądzie. Szukamy show, tak jak mamy to tutaj. I mamy cenę. Wystarczy, że skopiujemy sobie zawartość. I pousuwamy teraz to, co jest zbędne. Walidacje nie są nam potrzebne, bo to nie jest tak naprawdę formularz, więc to wszystko możemy stąd pousuwać. Name'a mogę zostawić. Tutaj kategorii zostawimy. Tutaj też niech to zostanie. I teraz w bardzo prosty sposób możemy podziałać tutaj z tą wartością. Jeżeli i tutaj mamy product kategorii i tutaj robimy znowu is null. Z zaprzeczeniem. Tutaj zrobimy sobie else, a tu zrobimy end ifa. I w tym momencie, jeżeli nie jest nulem, to wyświetlimy wartość, a jeżeli jest, to zrobimy tak. Name. Tego foreacha stąd usuwam, nie jest on potrzebny. Wchodzę sobie teraz. OK, jeszcze jedna rzecz. Teraz tak spojrzałem. Musimy zrobić disabled. I teraz wchodzimy sobie w podgląd. Aha, najpierw jeszcze dodamy sobie tu wartość. Elektronika, podgląd. Jeszcze jedna rzecz. Oczywiście zapomniałem o klamrach. Zapisuję. I mamy elektronika. Zróbmy teraz, poprawmy tą labelkę, żeby ona była przetłumaczona. Przypominam, że wchodzimy do pliku translacyjnego. On się znajduje w drzewku, w resources.
tutaj mamy lang, tutaj mamy pl i tu mamy shop. To samo zrobimy dla oczywiście wersji angielskiej, żeby było spójnie. Product i tu mamy fields. Robię category. Kategoria. Wchodzę teraz w to miejsce, tutaj robię category. Odświeżam. Proszę bardzo, mamy przetłumaczoną labelkę. Jak sobie teraz wejdę na listę, jeszcze musimy w tym miejscu to przetłumaczyć. Ale tam jest inny klucz translacyjny, więc zapewne tutaj gdzieś popełniłem gafę. Tak jest, muszę zrobić z columns, zrobić product. Mamy tutaj kategorię. Ok, jeszcze obiecałem Wam tam małą refaktoryzację. Jak możemy tutaj poprawić jakość tego kodu? Tutaj sobie pozamykam częściowo. Tu zostawimy. Tutaj w edycji to było. Nie podoba mi się strasznie ten warunek. Jest on bardzo taki rozbity. Jak możemy to poprawić? Z racji tego, że bazujemy tutaj na modelu product, możemy sobie zrobić tutaj funkcję public function. I tu możemy zrobić is selected category. W parametrze podamy category ID. Zwrócimy sobie wartość true false i w tym momencie robimy return i wklejamy ten warunek, który tam był, tylko tutaj zamiast product robimy sobie this, odnosząc się do tego obiektu, do tego modelu. Tutaj również na this, a tutaj robimy category ID z dolarem oczywiście. Zobaczmy, czy tutaj wszystko jest poprawnie. Tutaj brakuje nam dolara. I teraz wystarczy, że wywołam sobie tą funkcję, którą tutaj mam, w tym miejscu. Robię sobie product is selected category i w parametrze podaję category ID. I teraz wejdźmy sobie do edycji i widzimy, że nadal działa to poprawnie. Jeżeli tutaj zrobiłbym, żebyście mieli pewność, że to działa poprawnie, na przykład false, tutaj sobie to zakomentuję, to widzimy, że zmieniło się od razu na brak. Jeżeli to cofnę, zapiszę, to widzimy, że mamy elektronika. Jest jeszcze jeden tutaj taki warunek, który mi się nie podoba, który się powtarzał w kilku miejscach i zacznijmy od tutaj product i możemy sobie wydzielić to sprawdzenie. Zrobić to has category i to usuwamy. Has category mogę sobie teraz tutaj wywołać, żeby nie duplikować kodu. I oczywiście jest to funkcja, więc musimy w ten sposób. Mamy is has category, to usuwam, bo to jest niepotrzebne. Zwracany jest bool. To wszystko się zgadza i teraz oprócz tego, że użyłem tego w tym miejscu, mogę teraz wrzucić to na przykład tutaj. I zrobić product, jeżeli produkt ma kategorię, to wyświetl category name i to samo zrobimy w indeksie. Jeżeli $product has category, to wyświetl mi category name. Zobaczmy, czy to działa. Wystarczy, że wejdę już na listę. Widzimy, że jest OK, bo nie leci błąd. Jeżeli wejdę teraz w podgląd, również widzimy, że jest brak, czyli jest OK, działa to wszystko poprawnie. Nie pozostaje nic innego, jak wypuścić kod na repozytorium. Git add z kropeczką, standardowo git commit minus m jako message. Sprawdzam sobie, jakie zadanie było za to odpowiedzialne. Mam tutaj słownik z typami, kategoriami produktów, zadanie 21, skopiuję sobie to. Tutaj sobie tylko wpiszę ten hash 21, wklejam sobie message i co? Robię git push, czekam, aż pliki zostaną wysłane, a my sobie robimy w międzyczasie podsumowanie. Dzisiaj pokazałem Wam, jak działają relacje w Laravelu, czym są i do czego służą.
Na przykładzie kategorii produktów i produktów udało nam się zrobić powiązanie, wyświetlenie powiązanych informacji w aplikacji, na liście oraz zdefiniowanie takich kategorii produktów z użyciem narzędzia Tinker, które jest fajną opcją do tutaj manipulowania projektem i interakcji w zasadzie z projektem z poziomu terminala, z poziomu konsoli. W przyszłym tygodniu poruszymy temat seederów, pokażę Wam, jak możemy na starcie zasilić bazę takimi kategoriami i typami produktów już z poziomu kodu, żeby nie musieć tworzyć na przykład CRUDA, bo nie zawsze jest to potrzebne. A od razu przy okazji zrobimy sobie i zasilimy sobie na stronie głównej te kategorie, które tutaj widzimy na podstawie tych danych, które dodamy do seedera i spróbujemy sobie odfiltrować zawartość tych tutaj produktów. Pamiętajcie o tym, że możecie wspierać moje działania, moją inicjatywę na Patronite. Link do tego znajdziecie w opisie. Pamiętajcie też o grupie z Laravelem na Facebooku, o Discordzie. Oczywiście subskrypcje, łapeczki, komentarze jak najbardziej mile widziane. Dajcie znać, co sądzicie o tym wideo, czy było dla Was pomocne, czy Wam coś tutaj uświadomiło, dało Wam jakąś wartość. Jestem ogromnie ciekaw Waszej opinii. Widzimy się już w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się, cześć!